everything you read in the mainstream media is 100% true. Please, go back to your jobs. If you have not got a job, you are a worthless human being. Consume, consume, consume until we have no planet left to consume. What you need to do is buy things that you don't need. That's the best way to support the economy. Smiling is bad for the economy. Please do not smile. Well, it's very important for children to be trained in ripping people's bodies to shreds. So come and play some games with lots of killing and destruction and war. Cześć kochani, ja jestem Dorota, a to jest kanał Dorota's Freaks. To nie jest strasznie. W ogóle. Dzisiaj mamy 8 dzień projektu Halloween. A projekt Halloween wymyśliłam po to, żeby przez 31 dni dawać wam 31 charakteryzacji. Po to, żebyście mogli je sami odtworzyć, podpatrzeć jakieś triki, albo po prostu zobaczyć, jak się wydurniam. Nie ma za co. A dzisiaj postanowiłam odtworzyć postać, a właściwie maskę postaci z filmu V for Vendetta. A po polsku chyba V jak Vendetta lub W jak Vendetta? Nie jestem pewna. Wychodzi na to, że w tegorocznym projekcie Halloween biorę się za postaci, które od dawna chciałam stworzyć i jakoś nie miałam okazji. Prawie każda kolejna charakteryzacja jest to taka postać, która od dawna chodziła mi po głowie, więc można powiedzieć, że spełniam swoje marzenia i plany. Oczywiście maska jest w 100% namalowana, bardzo się obawiałam, jak wyjdzie, jak wyjdą oczy, czy to wszystko będzie, wiecie, trójwymiarowe, bo do tego właśnie dążę. Napiszcie mi, czy się udało, czy dalibyście się nabrać, że jest to nałożona maska. Na szczęście nie jestem sama, bo wy również tworzycie, próbujecie swoich sił w charakteryzacji i to z jakim skutkiem? Zdjęcia swoich prac możecie wrzucać pod aktualnymi postami na Facebooku Dorota's Freaks. Gorąco do tego was zachęcam. Ja oczywiście wyłapuję co ciekawsze prace i pokazuję tutaj. Wczorajsze pytanie do was brzmiało, jaki jest według was najsympatyczniejszy czarny charakter w filmie? I oto co odpowiedzieliście. Voldemort, Dexter, Gargamel, Hades, Pennywise, Gru z Minionków? A dzisiaj chcę was zapytać, jak byście zareagowali, gdybyście zobaczyli ducha? I to niezależnie, czy w nie wierzycie. Wasze odpowiedzi piszcie w komentarzach, ja oczywiście najciekawsze pokażę tutaj. Koniecznie zostańcie na następną część, czyli na tutorial. I zobaczcie, jak zamieniam tę twarz w mściwego V. Lecimy!